Dobra, w porządku, moi drodzy, lecimy dalej z naszą fabułą. Niestety przez nadrabianie czatu zapomniałem, jaki jest kod do bramy. 5345 chyba. Ale jeszcze się upewnię. To jest chyba East 2. Pięć, trzy, cztery, pięć, a jednak dobrze pamiętałem. Poszło, moi drodzy. No dobra. W końcu jesteśmy za bramą. Niesamowicie dużo musiałem się tam naeksplorować. Ale już możemy iść dalej, słuchajcie. Zobaczmy, co to jest to dalej. O co my tu walczyliśmy? Wolf. WLF. I get it. Okej. That makes sense. Dobra, czyli widzimy teraz, że ten skrót WLF jest od wilka. Dobra, tutaj widzę, że po tym kamperze będzie można wejść. Czyli w sumie tak na dobrą sprawę. Czekajcie, może do tej chatki się da wejść? Nie da się. Kto robi do takiej kurde kanciapy kluczyk taki na kod? Dobra, to już musimy sobie na koniu. Tutaj coś jeszcze jest. You see that? Infected just hopped that fence. Oh, means we can get in that way. Shouldn't we hear gunshots or something? I don't know what's going on. Okej, ewidentnie faktycznie tam wskoczył jakiś zakażony. Nikt nie strzela. To jest brama East 1. Prawdopodobnie też będzie zamknięta. Nie będziemy iść tędy, co ten zakażony. My sobie wyjdziemy tutaj po tym kamperze. Tu myślałem, że coś jest. Tylko jak tu wliść na niego? A, po prostu. Oj. A nie da się. No idea what to do here. Maybe we can get over there. No właśnie, kieruje nas tam. Ale ja bym wolał tędy. No zobaczcie, ewidentnie się tam da wejść. Jest balkon. Chociaż podejrzewam, że wejść trzeba pewnie tamtędy, a tędy będziemy wychodzić. Tak coś czuję. No dobra, skoro tak gra mówi, to tak niech mówi, nie? No to zajrzyjmy, co tu mamy. Dobra, widzę, że zainfekowany wlazł do tego budynku. O. Zobaczcie, tam coś, ich jest kilka i coś żrą na podłodze. Ciekawe. Wracamy do strzelby. Widzę, że jest dużo wysokiej trawy, więc możliwe, że będziemy musieli tutaj się troszeczkę poskradać. Ale może nie. Na autobus się nie da wejść. Fontannie też nic nie ma. Tutaj coś jest. Naboje do szota.
I tyle, kurde, jaka otwarta miejscówka w ogóle. Czy co, ja mam pomysł. Co to było? Jakiś dziwny dźwięk. Stanę sobie tutaj i wywabimy tych zombiaków z wewnątrz, właśnie z karabinu. No, był taki motyw. Mam tą grę cały czas nagraną. Masks of coś tam to było. Czekajcie, cały czas jestem za daleko. Nie trafiłem. Dobra, chyba... Dobra, musimy pomóc. Musimy pomóc zginie. Kurde, życie. Uch! Prosto w szyjkę. Dobra, musimy się uleczyć. Ale sobie wymyśliłem. Patrzcie, dwie apteczki zużyję. W końcu coś się zadziała. Można to było zrobić po cichu, ale po co? Czy tu było jakaś amunicja, czy mi się wydawało? Nic nie powypuszczali. O, a ten coś wypuścił. A ten też nic. Staram się tutaj oszczędzać zasoby i... Zwyczajnie wtedy, kiedy widzę biegaczy, to nie chce mi się tracić amunicji, wiecie? Wolę walkę wręcz. Okej. Znowu szmatki. Czy ja mogę coś wytworzyć? Nie bardzo, na nic mnie nie stać. Dobra, czyli tutaj... Tutaj po tej stronie pusto. Szybu windy nie da się otworzyć. Żeby się wspiąć po kablu albo coś. Idźmy dalej. Świeci lampeczka, jakaś latareczka. Jakieś plecaki. Do tej pory raz mi się tylko latarka zawiesiła. Więc nie ma tego motywu aż tyle zrobionego jak w jedynce. W jedynce to praktycznie non stop musieliśmy tym padem telepać, żeby się ta latarka załączyła. Dobra, troszkę fantów wpadło. Piłkarzyki, o, pograłbym sobie. Ugh. This one's fresh. And he's got one of those wolf patches. Guess they didn't make it out with their gas after all. That's good, right?
those fuckers who killed Joel got taken up by some random infected, then they'd still be dead, Ellie. I'm not sure that's justice. No, tutaj myślę, że Ellie by była niezadowolona, jakby się dowiedziała, że banda, która dopadła Joela, została na przykład, nie wiem, zagryziona na śmierć. Myślę, że ona by tego nie przeżyła chyba. Ej, ta rurka by się przydała, nie wyrzucaj jej. No właśnie. Dobra, tutaj mamy kolejnego gostka. Czekajcie. Tu się chyba nic nie dzieje. Na razie cichutko. Dobra, zobaczmy tutaj. Trochę części. Pojedyncze. Znowu szmatyczku. Coś tu jest? Nie. Czekajcie, bo podniosłem jakieś tutaj rzeczy. O właśnie. Mamy już jedną apteczkę. I tutaj, co tutaj? Employees only. Hej. Found their gas. Well, if we need any more, we know where to get it. They've been shot. You recognize them? No. Maybe someone else killed these guys. The infected just wandered in. Coś mi się wydaje, że tu Tommy chyba wjechał. Zobaczcie, tu jest jakiś ślad na ścianie. Zakrwawiona ręka, jakieś ściany w dziurach, po kulach. Myślę, że tutaj Tommy mógł mieć coś z tym wspólnego. Nic tu się nie dzieje normalnie. Co to jest za miejsce? Pusto, pusto. Nie ma tutaj żadnej znajomej twarzyczki. Dobra, wyżej nie wejdziemy. Idźmy w takim razie tędy. Niby robię co chwilę przykucki, więc powinno mi wykrywać przeciwników, no ale na razie pokazuje, że nikogo nie ma. Dobrze, Dina, zmykaj mi z drogi. Jakieś przesłuchanko chyba tutaj miało miejsce. Chyba tutaj się Tommy faktycznie dobrał do tej grupki. The fuck happened here? Tommy did this. This? No way. That was definitely him. Nieźle go przygotował. Tak, ten gościu był w tym pomieszczeniu. To ten, który chyba po śmierci Joela splunął na niego i kopnął Ellie. Zapisał, patrzcie, do bramy East 1 kod. Palcem zakrwawionym. How? Joel told me about this. You ask this guy a question, but you don't make him say it. You make him write it down. And then you ask this guy, and if the facts match, we're telling the truth.
You fuck him up. East 1. Another gate code? Looks like it. John Kowalski, witam serdecznie. Kowalski nawet. Ty, Mateusz, jeszcze nie śpisz? Kurczę. Dobra, słuchajcie, mamy... Mamy... tu... East One. Ale zobaczcie, już nie możemy zawrócić. Szkoda. Dziwnie to jest porobione, że nie można wracać do tych miejscówek, które już zwiedziliśmy. Strasznie irytujące, szczególnie jak nie zdążymy sobie przeeksplorować, tak jak ja teraz. Już chyba mam drugi czy trzeci raz tą sytuację. I tak jak mówiłem, normalnie sobie wychodzimy tędy, co widzieliśmy. I teraz ciekaw jestem, czy będzie możliwość powrotu do tej miejscówki. Zaraz zobaczymy szybko. Zobaczcie. Nie mamy możliwości powrotu. Był tutaj niebieski kontener, po którym wskoczyłem. A teraz ten niebieski kontener stoi tutaj. Czyli po naszym wskoczeniu tak jakby zjechał z ulicy i się wywrócił. Czyli ewidentnie jakby nasza ścieżka się zamyka. Więc no kurczę, nie bardzo mamy możliwość powracania do tych lokacji, które niestety w jakiś sposób pominiemy. Czy to przypadkiem, czy to umyślnie. Nice. No dobre jest to pytanie, akurat powiem ci, Dina. Zaskoczyłaś mnie tym pytaniem. Bo jest ono faktycznie bardzo dobre. Dobra, trzymaj się, TXHMT, pozdrawiamy. Let's look for an open building, preferably with no infected, or WLF, wolves, whatever. I still have some of those almond things left if you're hungry. Not really. You should eat something. Oh my god. What? I sounded like my mom just now. I'll be fine. Dobra, przeeksplorujemy sobie tutaj jeszcze szybko. Eksploracja na poziomie hard. No dobra. Widzę, że tutaj ścieżka jest raczej prosta. Nie ma żadnych zakamarków. O kurde, jeszcze... Cholera. Gruba akcja, moi drodzy. Akurat no, sam minutnik powiedział, że czas się skończył, także kończymy ten materiał.
Ja jeszcze sobie nadrobię czat i myślę, że jeszcze chwilę posiedzimy, także... Cholera, jasna.